Chcę dziś, wykorzystując ten czas, który mamy przed sobą, chcę dziś mówić o czymś, co chyba w ostatnich czasach gdzieś najmocniej rozpala moje serce. Wiecie, na początek chciałbym Was zapytać, czy macie jakieś, nie wiem, marzenia, oczekiwania czy pragnienia wobec tego zboru? Dziwne pytanie? Nie, poważnie, mam pytanie, czy przychodzimy tutaj i po prostu przychodzimy na niedzielę, wychodzimy i tak czas biegnie? Czy też mamy w swoim sercu oczekiwania, chcemy, żeby ten zbór, nie wiem, coś w jakimś kierunku szedł? Wiecie, może inaczej zapytam, pytanie pomocnicze. Czy jesteś zadowolony ze swojego własnego życia duchowego, a także i życia zborowego? Wiecie, to jest pytanie troszkę retoryczne, bo powinny tutaj paść dwie równorzędne, właściwe odpowiedzi. Po pierwsze, powinniśmy odpowiedzieć tak. Jestem zadowolony. Dlatego, że ta odpowiedź jestem wyraża naszą wdzięczność Bogu za to, co nam daje. Za błogosławieństwa, które przeżywamy. Trzeba byłoby być, nie wiem, ślepym, nieczułym, żeby nie widzieć, co Bóg czyni. Żeby nie widzieć tego, co Bóg nam daje, co możemy z Nim przeżywać. Więc odpowiedź tak wyraża naszą wielką wdzięczność Bogu za to, co możemy przeżywać. Ale druga właściwa odpowiedź, równorzędna, powinna być nie. Nie jestem zadowolony. A to dlatego, że jestem głodny, że pragnę więcej, że chcę iść dalej, że to, co mam, mi nie wystarcza. Chcę wchodzić głębiej w Bożą obecność. Wiecie, gdyby pozostać na odpowiedzi tak, to jest właśnie doskonała definicja letności. Wiecie, kiedy Jezus mówił do zboru w Laodycei, że są letni, wytyka im to, że są letni, on tam właśnie podaje tą definicję. O, wzbogaciłeś się i myślisz, że niczego nie potrzebujesz. Czyli niczego więcej nie pragniesz. Jesteś zadowolony ze stanu, jaki masz. Siostro, bracie, w jakimkolwiek jesteś rozwoju duchowym, czy dopiero rozpoczynasz, czy jesteś już herosem wiary, jeśli powiesz, wystarcza mi, to jesteś letni w tym momencie. To się zatrzymujesz i zaczniesz się cofać z powrotem w tył. Ale wiecie, to pytanie jest, jak mówiłem, troszkę oczywiste. Na niego odpowiedź jest w miarę prosta. Ja chcę iść z tym pytaniem troszkę głębiej. Chcę dotknąć gdzieś głębiej naszych serc. Wiecie, chcę sformułować go jeszcze inaczej. Wiecie, kiedy patrzysz na Jezusa, na Jego służbę, na Jego misję, która w Ewangeliach jest opisana, a porównujesz to z własnym życiem, czy widzisz drastyczną różnicę, czy nie? Czy ktoś może powiedzieć, no ale nie porównuj mnie z Jezusem. A dlaczego nie? Wiecie, kiedy by porównać życie Jezusa, Jego służbę do życia i służby na przykład apostoła Piotra i Jana czy Pawła, wiecie, tam nie zauważylibyśmy chyba tak wielkiej różnicy. Biblia mówi w 2 Koryntian 5:20, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jesteśmy kontynuatorami Jego dzieła, Jego misji, Jego służby. A jaka ona była? Ewangelia Łukasza 4:18, przeczytajmy. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To jest charakterystyka służby, posłannictwa, misji Jezusa. Oto ona zawiera się w tym, przede wszystkim tutaj czytamy, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I również to jest nasze posłannictwo. My jesteśmy kontynuatorami Jego posłannictwa, czyli głosić Ewangelię. To jest priorytet Kościoła. Zwiastować dobrą nowinę. Priorytet Kościoła, troszczyć się, zabiegać o zbawienie ludzi, o niesienie Ewangelii. Drugi, głosić jeńcom uwolnienie, czyli uwolnienie od wszelkich nałogów, od wszelkiej presji,
od presji demonicznych. Ale moi drodzy, nie tylko głosić. Nie tylko głosić. Przeżywać. Doświadczać. Jezus nie tylko głosił. On to czynił. To się działo. Ślepym przejrzenie, czyli tu w tym jest zawarte uzdrowienie. I znów nie tylko głosić, ale go doświadczać. Moi drodzy, Ewangelia Jana 14:12. Otwórzmy to miejsce. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Moi drodzy, inny przekład mówi, dodaję jeszcze jedno słowo. Każdy, kto we mnie wierzy. A więc widzicie, to nie było nieuzasadnione porównanie, które dałem na wstępie. To nie było coś, gdzie jest nierozsądne. Jezus powiedział w ten sposób, każdy, kto wierzy we mnie, tak, będzie dokonywał tych samych uczynków, które ja czynię. I chcę zwrócić uwagę na to słowo każdy. Nie tylko pastor, nie tylko liderzy, nie tylko rada starszych. Każdy, kto wierzy, będzie dokonywał tych samych dzieł. Do tych samych dzieł jesteśmy powołani. Czytamy, że nawet i większe. Wiecie, ja nie sądzę, że chodzi większe w znaczeniu gatunkowym, że bardziej spektakularne. Myślę, że chodzi tutaj o to, zresztą taka tu jest podpowiedź, Pan Jezus mówił, bo ja idę do Ojca. Tu raczej chodzi większe o to, że na większą skalę. Jezus był w jednym miejscu, w jednym punkcie. Jeżeli był w Jerozolimie, nie mógł być w Kafarnaum. Jeśli był w Kafarnaum, nie był w Jerychu w tym samym chwili. Ale my jesteśmy tam, gdzie inni nie mogą dojść. Ty jesteś w tym miejscu, gdzie inni nie mogą dojść. W pracy, w otoczeniu, w sąsiedztwie, na uczelni, gdziekolwiek. I tu jest ta myśl większa, czyli na większą skalę. Jesteś tam, gdzie nie dojdzie ktoś inny. I mamy sprawować to poselstwo, mamy sprawować to samo dzieło. Te same rzeczy mamy dokonywać. Warunek, każdy, kto wierzy. Moi drodzy, niestety Kościół w tej generacji, myślę, że zbyt długo już funkcjonuje dużo, dużo, dużo poniżej swojego powołania w Chrystusie. A co gorsze, uważamy to za normalne. Wiecie, przytoczę teraz myśl pewnego znanego ewangelisty Leonarda Ravenhilla. Posłuchajcie, co on powiedział. Chrześcijaństwo dzisiaj jest tak daleko poniżej normy, że jeśli jakiś chrześcijanin zacznie działać jako normalny, nowotestamentowy chrześcijanin, będzie uważany za nienormalnego. Jeszcze raz to przeczytam, żeby dobrze do nas to dotarło. Chrześcijaństwo dzisiaj jest tak daleko poniżej normy, że jeśli jakiś chrześcijanin zacznie działać jako normalny, nowotestamentowy chrześcijanin, będzie uważany za nienormalnego. I zapytam was i siebie samego, czy jesteś zadowolony z tego w cudzysłowie ujmując normalnego chrześcijaństwa? Czy pragniesz czegoś więcej? Z tego w cudzysłowie normalnego, w którym które może więcej opowiadamy o mocy Ducha Świętego niż ją przeżywamy? Kiedy może więcej objaśniamy czy tłumaczymy dary Ducha Świętego w nich niż posługujemy? Kiedy może tęsknimy do, na szeroką skalę do cudów, znaków, a niewiele ich przeżywamy, choć oczywiście przeżywamy, ale wiecie, to są krople zamiast rzeki. Ja tęsknię, ja nie jestem zadowolony, ja chcę więcej. Kochani, chciałbym, żebyście i wy tak samo zapragnęli. Zapragnęli czegoś więcej, aby to było waszym marzeniem, aby to rozpaliło wasze serca, że chcecie więcej, że chcemy wrócić do tego, co przeżywano w czasach, kiedy był pierwszy Kościół, do czasów apostolskich. Ale nie tylko do tego zatęsknili, ale zaczęli tak żyć. Wiecie, ja ostatnio studiowałem troszkę Księgę Dziejów Apostolskich. Powiem tak, nie mogę czytać tej księgi, żeby nie czuć się zawstydzony. Jak apostołowie funkcjonowali w atmosferze i w otoczeniu cudów. Nawet tacy, powiem, laicy, jak
jak Szczepan i Filip, których służba ograniczona miała być do stołów, do usługiwania. A oni w mocy Ducha Świętego miasta przewrócili do góry nogami. Wiecie, coś niesamowitego jest czytać Dzieje Apostolskie i patrzeć, jak Bóg działał. I to nie tylko w apostołach, również w zwykłych wiernych. Pamiętacie Ananiasza? Cóż o nim wiemy? To był zwykły wierny. A jak precyzyjny otrzymywał objawienie od Ducha Świętego. Kiedy mu powiedział Ananiaszu, idź do Saula. I otrzymał precyzyjne kierownictwo. Numer domu, ulicę, nazwisko właściciela, cel, w którym idzie. Zwykły wierny. Moi drodzy, kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, ileż tam działo się uzdrowień, ileż tam było cudów, wskrzeszeń zmartwych. Pytanie, dlaczego my nie możemy funkcjonować w takiej samej rzeczywistości? Czy Bóg się zmienił? Retoryczne pytanie. Czy Bóg się zmienił? No każdy z nas odpowie na to nie. Bóg się nie zmienił. Ten sam Bóg, który działał wtedy, jest dziś pośród nas. On ma tą samą moc. Jego obietnice są dokładnie te same. Moi drodzy, więcej powiem. Bóg jest bardziej niż chętny, aby to dziś znowu mogło się dziać. Problem jest po naszej stronie. Problem jest z tym, że myśmy się zmienili. Problem jest w tym, że, nie wiem, po pierwsze, może już nawet nie oczekujemy na to. Może nawet już nie tak bardzo tęsknimy do tego. Wydaje się nam może, że to jest jakaś, nie wiem, nadzwyczajne, że to nie w tych czasach już jest. A może ktoś myśli, że to jest nawet niepotrzebne. To jest jakby pierwszy powód, a drugi, może i ważniejszy. Nie jesteśmy gotowi i chętni płacić ceny. Apostołowie znali koszt cudów i znaków, ale chętnie go płacili. Jeśli chodzi o to pierwsze, postaram się wytłumaczyć czy zachęcić, ale jeśli chodzi o to drugie, czyli płacenie ceny, to każdy musi sam. Więc zerknijmy na chwilkę, jaki w Dziejach Apostolskich, jaką rolę, jaką znaczenie miały cuda i znaki. Może zobaczmy to na pewnym przykładzie. Przykładzie tego człowieka, który został uzdrowiony, który był chromy od urodzenia. Pamiętacie, niedługo po wylaniu Ducha Świętego Piotr i Jan idą do świątyni i spotykają chromego człowieka, który siedział tam zawsze. Czyli wnioskuje z tego, że widzieli go dziesiątki razy. Przechodzili wokół niego dziesiątki razy. Ale teraz, kiedy idą w mocy Ducha, Duch Święty im go wskazuje. I oni nie przeszli wobec niego obojętnie. On wyciągnął swoją rękę, żeby otrzymać jakiś dar. Ale tutaj pada niesamowite słowo, które ma kluczowe znaczenie. Piotr, zatrzymując się, mówi: nie mam srebra, nie mam pieniędzy, nie mogę ci je wspomóc, ale... I tutaj pada coś niesamowitego. To, co mam, to ci daję. To, co mam, to ci daję. Co on miał? On coś miał, żeby mógł dać. Miał w sobie życie, miał w sobie obecność Ducha Świętego, namaszczenie Ducha Świętego, które przepłynęło na tego człowieka. I zobaczcie, jaki był efekt. Oto zaraz robi się zbiegowisko. Zaraz robi się zgromadzenie. Ludzie reagują, co się stało. Widzą człowieka, którego doskonale znają, jak zawsze siedzi i żebrze, a nagle skacze, nagle chodzi. To było dla nich tak fascynujące, że natychmiast powstało w świątyni zbiegowisko. I Piotr doskonale to wykorzystuje. Wiecie, Piotr od razu odwraca uwagę od swojej osoby, kierując nią na Jezusa. I głosi im Ewangelię, i głosi im poselstwo. I zobaczcie, jaki tego był efekt. Dzieje Apostolskie 4:4. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tą mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Moi drodzy, oni nie uwierzyli dlatego, że zobaczyli cud. Oni uwierzyli, że słuchali Ewangelię, ale cud miał niezwykłe tutaj znaczenie. On ich jakby zatrzymał, on ich już przekonał, on już przygotował ich serca, że mogli słyszeć, co Piotr
przez Ducha Świętego chce im powiedzieć. A więc jakby generalnie ja mógłbym wiele mówić na to, jakie znaczenie mają cuda, ale nie chcę się rozgadywać w tym temacie. Ten najważniejszy tylko chcę zaakcentować, że cuda są po to, aby ludzie uwierzyli. I parę miejsc, żebyśmy razem zobaczyli. Ewangelia Jana 7:31. A wielu z ludu uwierzyło, podkreślam słowo uwierzyło, uwierzyło w Niego i mówiło, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów niż ten uczynił? Więc mamy znowu podkreślone, że cuda mają niesamowitą, jakby pomocną rolę w tym, aby ludzie uwierzyli. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. I tutaj jest sytuacja, kiedy Piotr znajduje się w Lydzie, takie miasto, i tam spotyka człowieka, Eneasza, który jest sparaliżowany od 8 lat. Więc pewnie nie za duże miasteczko, ludzie się znają nawzajem i wiedzą, że ten biedny człowiek od 8 lat leży nieruchomo na łożu. Pewnie to było znacznie trudniejsze niż dzisiaj dla kogoś takiego. Medycyna nie była na tym stopniu rozwoju, żeby w jakikolwiek sposób pomóc, nawet i w pielęgnacji. Więc było to znane. I przychodzi Piotr i 34 i 5 werset. I rzekł mu Piotr, Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lydy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Którzy nawrócili się do Pana, widząc ten cud. Zaraz pod tym mamy historię o wskrzeszeniu Tabity. Tabita, inaczej Dorkas, znana wielu, wielu ze swojej dobroczynności, z tego, kim była, co wykonywała, zmarła. Stało się, że zmarła. Ale Piotr był niedaleko, posłali po Piotra i znowu przeczytajmy od wersetu 40. A Piotr, usunąwszy wszystkim, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I teraz słuchajcie. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. I jeszcze jeden już ostatni miejsce jakby w tym kontekście. To będzie 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Opisuje, jak Paweł znalazł się na Cyprze. I miał możliwość świadczyć znanej osobistości, prokonsulowi, który się nazywał Sergiusz Paweł, opisywany jako człowiek mądry, rozsądny. I kiedy on słyszał Ewangelię z ust Pawła, jego serce pałało. On już był bardzo bliski tego, aby przyjąć słowo, aby się nawrócić. Ale pojawił się niejaki fałszywy prorok, Żyd imieniem Bar Jezus, który zaczął go zwodzić, który zaczął kontrować to, co mówił Paweł, który zaczął zaprzeczać temu. I w tym momencie apostoł Paweł w mocy ducha zareagował. I 13 rozdział, werset 10 opisuje, co mówił, co powiedział Paweł do tego człowieka. I rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęła go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. I to jest jakby to podsumowanie. On uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej, będąc pod wrażeniem słowa zwiastowanego. Cud był tylko pomocą. Nie chcę przeceniać cudów, bo najważniejsze jest Ewangelia, najważniejsze jest słowo zwiastowane. I ludzie się nawracali, słysząc słowo. Wiecie, nie ma nawrócenia jakiegoś tam emocjonalnego, widząc cuda i człowiek się nawraca. Nie, musi być pokuta. Musi być świadomość grzechu. Musi być głęboka pokuta, żal za to, co się zrobiło. Świadomość tego, że tylko Jezus może przebaczyć moje grzechy. I prośba o
o przebaczenie, oddanie Mu swojego życia. To jest nowonarodzenie. Ale moi drodzy, cuda są niezwykle pomocne. Jeżeli myślicie inaczej, to myślicie wbrew Bożemu Słowu. Jeżeli cuda były potrzebne Kościołowi w czasie jego formułowania, to o ileż bardziej dzisiaj, kiedy jest dobudowywany, o ileż bardziej dzisiaj, kiedy ciemność i grzech zalewa ten świat. Nie myślmy, że jeżeli wtedy były konieczne, dzisiaj nie są. Są. I uważam, że te czasy wcale bezpowrotnie nie minęły. Jak mówię, ja nie chcę się koncentrować na cudach, nie chcę ich przeceniać, dlatego że zawsze największym cudem będzie dla mnie i myślę dla nas przemiana życia człowieka. Nie ma większego. Kiedy widzimy człowieka, który niedawno był wrogi Bogu, a teraz jest w Nim rozkochany. Kiedy niedawno bluźnił, a teraz Go chwali. To jest największa przemiana, to jest największy cud. Ale jak mówię, jeśli pierwszy Kościół potrzebował, my tym bardziej. Pytanie jak? No właśnie, pytanie jak, aby do tego wrócić? Odpowiedź jest niezwykle prosta, choć niełatwa. A zawiera się ona w tym, co już powiedziałem. Oto Piotr mówi te słowa do człowieka chromego. To, co mam, to ci daję. A więc musimy mieć. Musi nasze życie być pełne mocy Ducha Świętego. Musimy być pełni, aby z tej pełni mógł ktoś skorzystać. Pozwólcie na pewien obraz. Obraz jak najbardziej biblijny, bo zaczerpnięty z Księgi Ezechiela. Jeśli powiem, że to będzie 37 rozdział, to kto zna Biblię już wie, że to jest historia widzenia Doliny Suchych Kości. I wiecie, była ta sytuacja, kiedy Pan Bóg zaprowadził w widzeniu Ezechiela do Doliny Suchych Kości. Myślę, że to był makabryczny widok. Cmentarzysko ogromne. Pełno szkieletów, piszczeli, wszelkich kości rozwalonych w nieładzie. Musiał to być straszny widok. I kiedy tak prorok, ja pozwólcie, żeby to skracał, bo wiem, że znacie. I kiedy tak prorok stoi nad tym, Pan Bóg mu mówi, prorokuj. Prorokuj nad tymi kośćmi, a ożyją. Wiecie, słowo prorokuj nie zawsze oznacza gdzieś patrzenie w przyszłość. Nie zawsze oznacza ogłaszania przyszłości, tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. Proroctwo to jest również wypowiadanie Bożego Słowa. I tutaj była ta sytuacja. Wypowiadaj Boże Słowo. Głoś do nich Słowo. I wiecie, był efekt. Był efekt. Oto te kości zaczęły się zbierać razem ze sobą. Pewno tu jest również inne różne wątki są, ale pomijam te inne różne wątki, choćby mówiące o relacji, o miłości. Ale chcę podkreślić to jedno. Te kości zaczęły się zbierać razem. I zostały powleczone skórą. Pojawiły się mięśnie, ścięgna, może nawet rumieńce na ich twarzach. O, teraz to był już przyjemny widok. Teraz to już ładnie wyglądało. Teraz ci ludzie wyglądali już całkiem sympatycznie. I pozwólcie, że przeniosę ten obraz na duchowe życie kościołów i zborów. Pozwólcie, że powiem w ten sposób. To jest obraz wielu kościołów, którzy świetnie wyglądają, którzy mają wszelkie służby, jakie można mieć, które mają wszelkie strategie i wszelkie programy, seminaria, konferencje, książki, strony internetowe, spotkania dla każdej grupy tematycznej i wiekowej, ale nie ma życia. Ale nie ma obecności Ducha Świętego. Wiecie, i co to jest? Co to da? Co ten świat z tego ma? Jeśli w ten sposób wygląda Kościół czy społeczność. Wiecie, powiem tak, te rzeczy, czyli wszelkie te służby, wszystko to, co wymieniłem, jest dobre, jest pomocne, ale wiecie, może też nieść zagrożenie. Może nieść zagrożenie, może nieść zły efekt. Dlatego, że mogą nas okraść z prawdziwego pragnienia przeżywania Boga. Bo możemy oszukiwać się, że skoro wszystko gra,
to jesteśmy tak bardzo duchowi i nie będziemy pragnąć czegoś więcej. Wróćmy do Księgi Ezechiela. I w tym momencie, kiedy to ciało już wyglądało ładnie, ale ciągle było martwe, prorok otrzymuje kolejne polecenie. Prorokuj do ożywczego tchnienia. Prorokuj już nie do ludzi, już nie do nich zwiastuj, ale do ożywczego tchnienia, czyli do Ducha Świętego. Moi drodzy, co nam to mówi? To nam to mówi, że nie zawsze poselstwo zwiastowane do ludzi wystarcza. Że nie zawsze ogłaszanie tylko doktryny wystarcza. Że potrzebujemy Boga, że potrzebujemy Ducha Świętego, że potrzebujemy do Niego przemówić, do Niego się zwrócić w naszej desperacji, w naszej suchości. Wiesz, tutaj w wierszu 11 czytamy, że cały lud izraelski mówi w ten sposób. Oto oni mówią, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Może dziś czujesz się podobnie, może dziś czujesz się suchy, wypalony, bez nadziei. Nie podoba ci się to, w jakim stanie jesteś. Jest nadzieja. Jest nadzieja, jeśli zawołasz do Ducha Świętego, stąp na mnie, stąp na moje pragnące, wyschnięte serce. Widzicie, co się tu wydarzyło? Ożywcze tchnienie przyszło. I to jest dla nas nadzieja. Jest obietnica. Ożywcze tchnienie przyszło. I ludzie ożyli. I czytamy, że stanęła w tej dolinie rzesza bardzo wielka. Inny przykład podaje armia bardzo wielka. A ja zapytam, po co oni stanęli? Żeby z tej dolinie zrobić sobie fajne nabożeństwo? Żeby konferencję sobie tam zrobić? Żeby jakiś koncert? Żeby się mieć świetnie ze sobą tam w tej dolinie? Pewnie też. Oczywiście, że też. Wiecie, ale armia nie jest po to, żeby tam stać. Armia wielka jest po to, żeby wyjść stamtąd i zdobywać ten świat dla Boga. Czytamy w Bożym Słowie obietnicę. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, aż po krańce ziemi. To jest cel. To jest cel. Jeżeli będziemy chcieć jakby namaszczenia i mocy Ducha Świętego w sposób jakiś tylko egoistyczny, to wątpię, czy przyjdzie. My jej potrzebujemy, aby iść, aby zdobywać ten świat dla Boga, aby zdobywać nasze tereny dla Boga, naszych sąsiadów, naszych współpracowników. I kiedy przyszło Boże tchnienie, oni wstali na nogi, jak przeczytaliśmy. I wiecie co? Moc Ducha Świętego, kiedy schodzi, stawia nas na nogi, abyśmy z odwagą szli jako Jego żołnierze. Zobaczcie, analogicznie było w Dziejach Apostolskich. Kiedy moc Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy stąpiła na nich, czytamy, a Piotr wraz z 11, co zrobili? Wstali. Dokładnie tak tam jest napisane. Piotr z 11 wstali i Piotr głosił. I Piotr głosił potężne poselstwo, choć bardzo proste. I nawróciło się, czy pozyskanych zostało tego dnia 3000 dusz. Powiedzcie mi, czym różniła się Ewangelia czy poselstwo, które w tym momencie głosił Piotr, od tego, które znał choćby parę dni wcześniej? Nie głosił nic innego, co wcześniej znał. Różnica była ta jedna, że wcześniej on miał doktrynę, a teraz miał życie. A teraz miał życie i mógł dzielić się życiem, mocą Ducha Świętego. I mógł powiedzieć, to co mam, to ci daję. I to jest to ożywcze tchnienie, kochani, którego my potrzebujemy, którego każdy z nas tak bardzo potrzebuje. Ale wiecie, to co teraz do tej pory mówiłem, to dotyczy jakby chrztu w Duchu Świętym. Kiedy On przychodzi i ożywia to, co jest martwe. Kiedy On przychodzi i ożywia to, co jest suche. To, co wymaga ożywienia, ale następuje życie. Idziemy dalej, a Biblia mówi, że mamy chodzić w pełni Ducha Świętego. A to już jest coś więcej, to jest coś dalej. Efezjan 5 rozdział mówi, bądźcie pełni Ducha, albo inaczej napełniajcie się Duchem Świętym. Proces, cały czas napełniajcie się Duchem Świętym.
I pozwólcie, że znowu przytoczę obraz, znowu z Księgi Ezechiela, 10 rozdziałów dalej, czyli 47 rozdział. Pewnie bardzo dobrze znany nam obraz. Woda wypływająca spod przybytku. I to już mówi nam o czymś innym. To już nie mówi nam o chrzcie w Duchu Świętym, bo tutaj już nie ma suchych kości. Tu już jest przepływ wody. Przepływ wody Ducha Świętego. Oto Duch Święty płynie. Ale tu jest obraz, jak my chodzimy w Duchu Świętym. Jak my wyglądamy, jak nasze życie wygląda w chodzeniu w Duchu Świętym. Od 3 wersetu przeczytajmy. A gdy ten mąż za sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Pozwólcie, że uruchomimy troszkę naszą wyobraźnię. Wyobraźcie sobie rzekę, tak jak tu jest w tym obrazie. Wyobraźcie sobie rzekę, która płynie. Może gdzieś jest po bokach piaszczysta plaża. I może jesteś nad w tym miejscu. Jest upalny, skwarny, lipcowe popołudnie. Jest tak gorąco. Pieczesz się na tej plaży wokół tej rzeki. I wiecie, kiedy ściągniesz obuwie i zaczniesz tak chodzić po kostki w tej wodzie. O, jak przyjemnie. Prawda? Wielokrotnie chyba każdy z nas miał możliwość. O, jak przyjemnie. Jak ta woda fajnie schładza moje stopy. Jakie przynosi orzeźwienie. O, jak fajnie. A potem co robimy? Wychodzimy na brzeg. A woda płynie dalej. A rzeka płynie w swoim korycie dalej. Wiecie, jaki to jest według mnie obraz? To jest obraz kogoś, kto w ten sposób funkcjonuje w Duchu Świętym. Po kostki. O, jak wspaniale stać przed Panem, uwielbiać Pana. Jak cudownie rozkoszować się Jego obecnością. Śpiewać Mu, modlić się w językach. Zwłaszcza w niedzielę rano. Jakie to przynosi orzeźwienie dla mojej duszy. O, jak wspaniale, jak przyjemnie. A potem co robimy? Wychodzimy na brzeg, bo w poniedziałek trzeba do roboty iść. I Duch Święty już nie ma na nas wpływu. I Duch Święty już nie ma nad nami żadnego wpływu. Do następnego tygodnia, żeby dać nam znowu troszkę ochłody. Drugi obraz. Pozwólcie, że dla skrócenia czasu połączę go z trzecim, czyli po kolana i po pas. Wiecie, kiedy by zejść troszkę niżej, kiedy by spacerować po kolana czy po pas, trudniej się chodzi. Zwłaszcza po pas. To już ta woda tak nas gdzieś tam nie pozwala na taką swobodę ruchów. Trudniej troszkę jest. I kiedy tak chodzimy po biodra czy po pas, to już nie jest do końca tak samo przyjemnie. Czasem gdzieś nami zachwieje. Ale wiecie co? Wciąż wystarczy tylko parę kroków. I jesteśmy znów na brzegu. A rzeka sobie płynie dalej w swoim korycie. I chyba już rozumiecie, jakie to ma przesłanie. Ci brodzący po kolana, czy wchodzący po pas, to są jakby ci, którzy głębiej wchodzą w obecność Ducha Świętego. Którzy, nie wiem, może mają bliższą z nim już społeczność, może już prorokują. I może mówią, o, to już nie jest tak łatwo. Duch Święty już mnie prowadzi, ja sobie nie mogę tak byle jak w tym świecie funkcjonować. Już Duch Święty daje mi wewnętrznie takie pewne ograniczenia. Ale jak powiedziałem, znów wystarczy tylko parę kroków, że wyjdę na brzeg.
I znowu Duch Święty nie ma żadnego na mnie wpływu. I w końcu zostaje ten ostatni poziom. Taki potok, tak głęboki, rzeka Ducha Świętego tak głęboka, że tam już nie da się w żaden sposób iść. Czytamy, że trzeba by było w niej pływać. Co myślicie, że on w niej pływał? Nie, ja myślę, że stało się coś innego. Nie sądzę, że chodzi o to, żeby w tym pływać. Chwilę popływasz, a potem się utopisz. I dokładnie o to Bogu chodzi, abyśmy się w Nim utopili. Abyśmy już z tej wody Ducha Świętego nie mogli wyjść. Aby żył we mnie Chrystus, a nie ja. Żeby Duch Święty miał pełną kontrolę nad moim życiem. I dokładnie o to chodzi. Żeby moje życie nie podlegało już moim decyzjom, ale żeby Duch Święty miał pełne prawo do mojego życia. Ale wiecie, to już niekoniecznie zawsze przyjemne. O, brodzenie po kostki jest zawsze przyjemne. Zawsze przyjemne i zawsze bezpieczne, bo w każdej chwili mogę wyjść. Ale zatopienie się w Duchu Świętym niekoniecznie. Choć oczywiście też to wnosi cudowną radość, ale czasem jest trudne. Zobaczcie na apostoła Pawła, kiedy pod koniec swej służby sprowadzony Duchem Świętym szedł gdzie? Do Jerozolimy. I wiedział, że czekają go tam więzy, ale szedł, bo go Duch Święty prowadził. Nawet inni do niego podchodzili, nawet pewien prorok do niego przyszedł i mówił: nie idź tam, apostole, nie idź tam, bo czekają cię więzy, może i śmierć. Apostoł Paweł mówi: co wy robicie? Rozrywacie mi serce. Nie, ja idę, przecież jestem gotów. Jestem gotów na wszystko. Skoro Duch Święty mnie prowadzi, jestem gotów na cierpienie, na więzy, na śmierć, na wszystko. Bo on był zatopiony w Duchu Świętym. On już nie brodził. On już nie pływał. On był unoszony przez Ducha Świętego. Ale wiecie, to miało moc. To przynosiło niesamowitą moc w życiu apostoła Pawła. Kiedy czytamy w 19 rozdziale, że nawet chusteczki, które dotkły skóry apostoła Pawła, niesione do chorych, sprawiały, że były uzdrowiani. To był mocarz w Duchu Świętym. Nawet te chusteczki miały taką moc, że demony wychodziły. Kochani, ale jest cena do zapłacenia. Jest cena do zapłacenia. A jaka cena? Dobrze wiemy. My dobrze wiemy, jaka to cena. Niedawno w zborze mówiliśmy o tym. Brat Janek 2 tygodnie temu mówił o cenie, która jest za to, aby móc tak funkcjonować. Pamiętacie? Mówił o ten przykład, o kobiecie, w której życiu stał się cud z rozmnożeniem oliwy. Kiedy miała pełno napożyczanych naczyń, czystych naczyń, otwartych naczyń. I musiała zamknąć za sobą drzwi. I oliwa się nie kończyła. I nie kończyła się oliwa. Moi drodzy, my potrzebujemy tego samego. Tych dwóch elementów. Pustych naszych naczyń, które obrazują naszą determinację, które obrazują nasze pragnienie, nasz głód za Bogiem i zamkniętych drzwi do naszej komory modlitwy. A wtedy obietnica jest taka: oliwa się nie wyczerpie. Namaszczenie Ducha Świętego się nie wyczerpie. Będzie spływać. Ale jest koszt, który każdy z nas musi zapłacić. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten pierwszy obraz z tymi suchymi kośćmi, który mówi nam o żywczym tchnieniu, które może przyjść ożywić nas. Wiecie, tam sytuacja jest niezwykle prosta. Aby otrzymać moc Ducha Świętego, tak jak pastor Chydzik mówił w zeszłym tygodniu. Bardzo prosto, po prostu przyjdź, po prostu weź. To jest dar dla ciebie, to jest dar dla każdego z nas. Tu nie ma żadnej wielkiej teologii. Pan Bóg chce ci go dać. Jeżeli będzie widział twoje pragnienie i puste, czyste naczynie otwarte, to go otrzymasz. Jeśli chodzi o chodzenie w jego pełni, to jest proces. To jest proces wchodzenia głębiej i głębiej i głębiej, aż się zatopimy w Jego obecności. Aż będziemy całkowicie poddani Duchowi Świętemu.
Ja niedawno rozmawiałem z bratem Jankiem Śliwką i on mnie zapytał, czy wiesz, po czym można rozpoznać, czy jesteś pełny Ducha Świętego, czy nie? Przez chwilkę myślałem, no ciekawe, jaka jest właściwa odpowiedź. Bardzo prosta odpowiedź. Odpowiedź jest taka. Po tym można poznać, że jesteś pełny Ducha Świętego. Czy ktoś korzysta z twojej pełni? Czy twój kubek się przelewa? Czy jesteś jak Piotr, który możesz powiedzieć w obliczu potrzeby, to co mam, to ci daję. To jest pełnia Ducha Świętego. Tak jak jest mowa o Jezusie, że z Jego pełni myśmy wzięli i to łaska za łaską. To jest ten obraz tego kubka, który jest opływający, który się przelewa. To jest ten obraz, o którym mówi Jezus w 7 rozdziale Ewangelii Jana, że z wnętrza naszego popłyną czy wytrysną rzeki wody żywej. Wytrysną z nas, aby inni się mogli napić. I po tym rozpoznamy, czy chodzimy w pełni Ducha Świętego, czy nie. Moi drodzy, czy jesteście zachęceni do tego, aby się modlić, aby stanąć przed Panem, zgłodni, oczekujący tego, aby Duch Święty mógł coś robić w nas więcej. Abyśmy nie byli tylko, tak jak na początku powiedziałem, w cudzysłowie to ujmując, normalnymi chrześcijanami. Ale abyśmy byli pełni mocy Ducha Świętego, pełni Jego obecności. Bóg to chce. Bóg to dla nas chce. Bóg chce coś czynić pośród nas. Jeśli tylko znajdzie pragnące serca, jeśli znajdzie otwarte serca, będzie to czynił. Do tego was z całego serca chcę zachęcić. Niech Bóg was błogosławi. Amen.